Znakomicie. Jestem zachwycony. Być może wkrótce pomyślę, jak cię wynagrodzić. Wszak jestem hojnym władcą. A, Eugeniuszu, wiesz, że nie powinniśmy zostawiać ważnych spraw na jutro? Oczywiście, królu. Jeżeli tak uważasz, z mojej strony nie śpieszy się bardzo. Z czym ci się nie śpieszy? To ważna sprawa. Nie można jej odkładać. Połącz mnie szybko z królem Unii Europejskiej. Chcę natychmiast przystąpić do strefy euro. To znaczy, żeby nasze państwo przystąpiło. Wykonać. Niestety, nie będziesz się mógł, wasza wysokość, spotkać z królem Unii. A to niby czemu? Unia nie ma króla. Biedni poddani. Bezkrólewie to straszny dla poddanych czas. I nie panuje tam bezkrólewie. Ale to inna historia. Zostawmy ją. Królu, nie wprowadzimy euro natychmiast. A dlaczego? Nie możemy wprowadzić już? Nie. Każdy kraj, który zamierza wejść do strefy euro, musi spełnić kilka kryteriów. Jakich? Proszę bardzo. Skoro jesteś żądny wiedzy, proszę. Kryteria przyjęcia do strefy euro nazywane są także kryteriami zbieżności. Musi je spełnić każdy kraj, który chce wprowadzić euro zamiast swojej waluty. Inflacja nie może przekroczyć średniej inflacji z trzech krajów Unii Europejskiej o najniższej inflacji o więcej niż 1,5 punktu procentowego. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą być wyższe o więcej niż o 2 punkty procentowe powyżej średniej ze stóp procentowych w trzech krajach Unii Europejskiej z najniższą inflacją. Uczestnictwo przez co najmniej 2 lata w europejskim mechanizmie kursowym oraz przestrzeganie wyznaczonej granicy wahań kursu walutowego bez nadmiernych napięć. Pierwsze 3 kryteria, które wymieniłem, są nazywane monetarnymi. Pozostałe 2 to kryteria dotyczące polityki fiskalnej państwa. Deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% produktu krajowego brutto, w skrócie PKB. Dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB. No i to chyba rzeczywiście nie jest takie proste. Kraje, które wejdą do strefy euro, muszą mieć stabilne gospodarki. Te kryteria, które wymieniłem, mają dać wszystkim krajom w strefie euro pewność, że ich waluta, czyli euro, będzie stabilna i pewna. Ich spełnienie ma także gwarantować, że wejście do wspólnego obszaru walutowego jest dla kandydującego kraju bezpieczne. I to 5 kryteriów wystarczy? Tak, chociaż niektórzy ekonomiści dodają jeszcze 1, 6. Mówi ono o niezależności banku centralnego w kraju, który kandyduje do strefy euro. A nasze mońki odejdą w zapomnienie? Niezupełnie. Można sobie oczywiście trochę z nich zachować. Będą miały wartość kolekcjonerską, numizmatyczną, ale nie będzie można za nie kupować w sklepach. To smutne. Odejdą. Na każdym z nich jest moja podobizna lub podobizna moich wielkich przodków. To straszne. Wiem, co zrobimy. Jak tylko wejdziemy do strefy euro, zarządzę powołanie Instytutu i Muzeum Mońka. Nie mogą moi poddani zapomnieć o Mońku. To przecież kawał naszej historii.